Okej, witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki filmik dosyć inny niż wszystkie, co do tej pory nagrywałem. Chciałbym przerobić ten głośnik, taki kiedyś kupiłem w Lombardzie, za 20 zł, żeby sobie tam podłączyć do telefonu i sobie słuchać muzyki. I powiem wam tak, wszystko jest fajnie, on gra spoko, duża membrana jest, dużo basów daje, ale jest jeden minus z zasilaniem tego. Żeby to zasilić, ja wam tu pokażę do kamery. Kurczę, mam teraz tak. Może sobie odsunę na bok. Ok. Tu jest zasilanie na taką wtyczkę, która jest dosyć problematyczna i nie mam teraz w ogóle w domu nic, żeby podłączyć pod takie gniazdo. I tu będzie motyw taki, że chcę to przerobić, wyprowadzić ładowanie na kabel. Ja wam pokażę. Jaki kabel? Podłączę czarny albo biały. Mam dwa. Na USB-ka. Czyli ten będzie wchodził tutaj do środka, do głośnika. A będzie wychodziło ładowanie, że będę mógł go podłączyć, nie wiem, albo pod USB-ka gdzieś w laptopie, albo do powerbanka. I co ciekawe, teraz sobie tak zauważyłem w ogóle, jak zaczynam to nagrywanie całe i się bawię. Ja już tu rozkręciłem cztery śrubki. Śrubki są od spodu. Przepraszam, ale będzie wam przeszkadzał ten kabel, który idzie tutaj do aparatu. Chyba, żebym go odsunął na razie, bo on będzie potrzebny, żeby wam pokazać potem w dalszej części bliżej płytkę i tak dalej. Cztery śrubki. Raz, dwa, trzy, cztery. One były zaślepione takimi gąbeczkami. Potem je przykleimy, jak już wszystko zrobimy. I to jest głośnik Logitecha. Input 5,4 V, 1100 mA. Także 5 V też bez problemu pociągnie. Ładowarka jakaś będzie, co ma 1 A i powinien grać prawie z pełną mocą. Fajny głośniczek, mówię, ale wymaga troszeczkę przerobienia. I teraz wam powiem coś takiego. W ogóle, jak rozkręciłem go, to sobie powiedziałem tak: o, będzie fajnie, bo chcę go wziąć generalnie też do pracy. Nie łapię ostrości, dobra. Podłączę sobie pod taki odbiornik i nadajnik Bluetooth. I teraz, podłączając go do tego, będę mógł sobie podłączyć tego Bluetooth do powerbanka. Jak go podłączę do powerbanka, to teraz mogę bezprzewodowo przesyłać dźwięk do tego głośnika z telefonu. Zarąbista opcja. Brakuje tylko jeszcze jednego. Jak wiecie, będzie wychodziło tutaj zasilanie też pod USB-ka. Na szczęście powerbank ma drugie wejście, gdzie będę mógł zasilić ten głośnik, jak już zrobię wszystko. Tym drugim kablem, nie? Czyli będziemy mieli praktycznie teraz bezprzewodowy głośnik podpięty do powerbanka. No, jest pytanie, ile wytrzyma na takim ładowaniu, bo powiem wam, że te Bluetooth, które sobie podłączam do słuchawek w pracy i sobie słucham, a słuchawki są dosyć duże, jakby ktoś był ciekawy, bardzo duże. Ja nie wiem, miesiąc czasu mogę spokojnie zasilać to i nie wiem, z dwie kropki mi zejdą z czterech, także to bardzo malutko prądu pobiera. Więcej będzie pobierał ten głośnik i zrobię sobie oczywiście taki teścik w pracy, jak naładuję do pełna tego powerbanka. On ma chyba 6000 mAh. Coś takiego, kupiłem go chyba za 30 zł w Lombardzie. Nówka sztuka, jeszcze zapakowany był w listrze, nieotwierany. Ale fajny jest ten powerbank. Miałem do wyboru też używany, ale sobie pomyślałem, skoro ten jest zapakowany, nieużywany, także tutaj bateria jest litowo-polimerowa. Czyli z tych takich już troszeczkę lepszych. Jest spoko, naprawdę. Nie żałuję, że wydałem te 30 zł na nówkę sztukę w Lombardzie tego. On kosztuje na Allegro też nowy, troszeczkę drożej, tam 10 zł. Ale wiecie, nigdy w Lombardzie na miejscu wszystko od razu, także kupiłem sobie go. I to będzie fajny teścik, ile wytrzyma to na ładowaniu. I teraz tak, o. Tu jest jeszcze w ogóle taki motyw, jeszcze sobie dalej teraz tak myślałem, bo leżą mi takie fajne płytki do ładowania.
akumulatorków, baterii. I żeby taką płytkę tutaj jeszcze włożyć do środka, włożyć akumulator, to wtedy byśmy mieli już całkowicie bezprzewodowy głośnik. Znaczy przenośny, nie? Czy można by go było sobie włączać i tylko podpinać kabelkiem do telefonu. Ale to już na razie zostawię na później. Jest taka opcja. Zobaczymy teraz, ile tu jest miejsca w środku obudowy. Sobie może mikrofon troszeczkę dam wyżej, żeby tak nie było słychać tych podmuchów. Teraz go otwórzmy i na pewno, aha, jeszcze co będzie trzeba zrobić? Trzeba będzie wywierć jeszcze jedną dziureczkę na kabel od USB, który będzie musiał tam sobie wejść. Teraz zobaczmy sobie na razie na tej kamerce, tak wygląda środek. Tutaj jest sporo miejsca, żeby włożyć jakąś baterię pod spodem w ogóle. Taką naprawdę grubą. I to by było naprawdę fajne urządzenie, przenośne, ładowane sobie jakimś tam tym urządzeniem. Tylko pytanie, gdzie tu kupić jakąś taką fajną baterię, która by tutaj weszła, bo słuchajcie, no tu jest tyle niewykorzystanego miejsca, że ja pierdzielę. No, on się nadaje, ten głośnik, idealnie na przerobienie pod bezprzewodowy taki. Znaczy, żeby włożyć tutaj akumulator do niego. Oczywiście by było wtedy jeszcze o wiele cięższy, ale to wtedy nadawałoby mu takiego charakteru, że jest po prostu solidny, nie? Im cięższe, tym solidniejsze podobno. Nie żartuję. Także, ej, to jest naprawdę super opcja, żeby to przerobić pod akumulator pod spodem. Nawet od jakiegoś telefonu by tutaj spokojnie wszedł, taki mniejszy. Właściwie gdzieś miałem akumulator, baterię, tylko 900 mAh. Ale dobra, na razie skupmy się na przerobieniu tego głośnika pod kabel USB. Pierwsze co będę musiał zrobić, w ogóle zobaczmy sobie jeszcze na chwilę tą płytkę, na razie na tej kamerze, a potem się przerzucimy pod mikroskop. Widzicie, tutaj jest, ja się podłączę pod ładowanie od tego wejścia. Będzie dziecinnie proste, wystarczy tego przylutuję plus i minus, do których z tych sobie potem zmierzę miernikiem. Wyprowadzę dziurką gdzieś tutaj z boku, ten kabel nawet tutaj gdzieś bardziej z boku, żeby już jej nie odkręcać. I będzie można go zasilić wtedy bez problemu jakimś urządzeniem. Dobra, teraz coś takiego. Pokażę wam to pod mikroskopem. Teraz sobie wyciągnę mikroskop, mój D mikroskopę. Okej, dajmy sobie troszeczkę to. Jeszcze kabel. O tak. Dobra, niech on sobie tu będzie. Sony WX220 podłączony do obiektywu. I teraz się przełączam na widok z mikroskopu. Odległość robocza jest spora, spora, spora. I widzicie, ja wam pokażę to. To jest to miejsce tutaj. Dwa kabelki, tylko będę musiał sprawdzić, do którego idzie minus, do którego plus. I podlutuję się po prostu tutaj jakimś. Widzicie, mam czarny, czerwony. Dwa kable. Podlutujemy się. W zasadzie to wszystko. I tylko wyprowadzimy sobie na zewnątrz ten kabelek i będziemy mieli już zasilanie. Odległość robocza. Jaka jest odległość robocza teraz od tego wszystkiego? Bo sobie zrobiłem teraz fajny patent, który zauważyłem na filmiku z Wave PC, jak on sobie obrócił do góry, znaczy o 180 stopni podstawkę od mikroskopu. Teraz mogę sobie w ogóle wkładać takie duże elementy. 25 centymetrów. 25 to jest od stołu, od blatu, a od tej płytki to będzie gdzieś jakieś, ja wiem, 20. 1, 21 centymetrów to jest odległość od tego
No mogę robić tutaj wszystko. Dłubać lutownicą 25 cm to jest naprawdę spora odległość, a teraz wam pokażę, zdradzę wam super ekstra patent, który ostatnio odkryłem. W ogóle nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy, że coś takiego istnieje. Patrzcie, ja się przełączę teraz tutaj w tym aparacie na menu. Mam ustawione tak o film, czyli teraz jakby mi matryca działa w trybie filmowym. Rozmiar obrazu największy. Format obrazu 16:9. Format pliku MP4, też najwyższa jakość. Ja chcę wam pokazać coś pięknego, co znalazłem. Ustawienia zoomu. Ustawienie zoomu włączyłem zoom cyfrowy, czyli teraz działa mi zoom optyczny. I potem, jak już się skończy optyczny, wchodzi zoom cyfrowy. I teraz patrzcie, co się w ogóle będzie działo, jak będę operował zoomem. Wy to widzicie chyba też, będziecie widzieć, bo to teraz nie wykadrowałem w OBS-ie tego obrazu. Widzicie, widać jest. I teraz zaczyna się zoom cyfrowy. I patrzcie na to, to jest odległość teraz 20, chyba 1 centymetr od tej płytki. Czy nawet 2. Patrzcie na to. Coś pięknego. To jeszcze nawet nie jest na połowie. A ja już mam takie powiększenie, że tutaj bez utraty jakiejś takiej jakości dużej. Teraz jeszcze mogę sobie obiektywem wyregulować ostrość. Jest najpiękniejsza modyfikacja do zabawy naprawy elektroniki, jaką w ogóle udało mi się uzyskać w domu. A wierzcie mi, że kombinowałem z kamerami internetowymi. No trochę czasu straciłem na tym, żeby dojść do tego i w końcu trafiłem na OLX-ie na sprzedaż aparatu Sony WX220 za 50 zł. To jest właśnie ten aparat. O drugi potem kupiłem, jak niektórzy wiedzą, na Allegro uszkodzony, który też naprawiłem, ale on mi służy do nagrywania filmików, jest super, działa. Tylko, że jest tam lekko obudowa wgnieciona. Widzicie, jakie to jest w ogóle coś pięknego. No. Ja ten śrubokręt teraz postawiłem pionowo na sztorc i dalej jeszcze do obiektywu mi brakuje z jakieś, nie wiem, 5-6 cm. A to nie jest jeszcze maksymalne powiększenie, patrzcie na to. Połowa. To jest dopiero połowa. Ja na połowie skończę, ale tu jest w ogóle przylutowane troszeczkę źle, widzicie, jak to się trzyma ledwo. To poprawimy sobie też te kabelki, bo one się ledwo trzymają tutaj, widzę. Aha, to jest GND, line in i air in. Czyli to jest jakby od kabelka. Tego 3,5 mm, tak, lewy i prawy kanał. No tak, zgadza się, bo tu i wychodzą czerwony, czarny i biały. Tak, no, okej. Rozumiem. Dobra, ja teraz wrócę na domyślne powiększenie. To jest normalne powiększenie. Znaczy, nienormalne, bo to jest jeszcze z tym zoomem optycznym, ale to już, patrzcie, co się będzie działo, jak będę wracał na minimum. Widzicie, jak wykrzywia mi obraz. Sony ma jakieś takie hardware'owo opcje. Obiektyw oczywiście od tego aparatu jest wyrzucony na zewnątrz. Dlatego mogłem sobie to podłączyć. Dobra, zrobimy sobie takie powiększenie. Albo domyślne. 20 cm. Jakość jest naprawdę zarąbista na tej matrycy Sony. Dobra, już nie będę mówił o tym, bo się jaram tym jak cholera. Lecę dalej. Czyli co teraz zrobimy sobie? Teraz to ja zrobię to coś takiego, że pójdę po mini szlifiereczkę i wywiercę sobie tutaj dziurkę wiertełkiem na ten kabel. Także ja robię pauzę, idę, sobie przyszykuję mini szlifierkę i lecimy dalej z tym tematem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, lecimy z tematem dalej. Chciałem to wiertarką zrobić, ale nie mogę znaleźć kabla, żeby zasilić zasilacz ATX-a, do którego ją podłączam.
Więc zrobimy to mini szlifierką na wysokich obrotach, tylko żeby się przewiercić tutaj. Taką dziurkę zrobić, żeby wszedł nam ten kabelek. Także nie mam limitera. Jak ktoś ma słuchawki na uszach, to proszę troszeczkę sobie ściszyć bądź ściągnąć słuchawki z głowy. I zrobione. Na miękkim wałku szybko poszło, chociaż plastik się trochę topił, jak widać. Jakbym się przyłączył jeszcze, żeby pokazać wam to pod mikroskopem. I teraz sobie ustawmy ostrość. Zarąbisty ten mikroskop. Widzicie, jak się stopiło? To wystarczy teraz tylko sobie czyścić. Akurat mam mocne pazury, także i tutaj wejdzie nam, robię chyba biały kabel, będzie ładniejszy, coś takiego. Tylko ja go utnę i tak go będę jeszcze raz przerabiał. Widzicie, ucięty wejdzie, czy się okaże, że nie wejdzie, będę musiał pinikiem. Ciężko, bardzo ciężko. Dobra, muszę pinikiem podpiłować. Zrobię sobie na chwileczkę. No albo może nie pinikiem, tylko tym wiertłem go rozwiercę trochę. Ten jest akurat biały grubszy, ale czarny jest cięższy, a ten będzie ładniej pasował. Pięknie weszło. Pięknie weszło. I teraz zrobić trzeba taki motyw, żeby to nam się nie ciągnęło. To tutaj na końcu zrobimy jakiś taki supełek, który nam będzie blokował to ciągnięcie. No i co? No i super, okej. Gitara. Teraz tylko trzeba sobie. Aha, czyli to mam tam. Chwilę robię pauzę, bo mam nóż w plecaku. Znaczy nożyk tapetowy. Okej, nagrywamy dalej. Pierwszy etap mamy za sobą. Teraz będę musiał sobie sprawdzić miernikiem po pierwsze, gdzie jest plus, a gdzie jest minus. Plus jest w środku, a minus jest na zewnątrz. Czyli bierzemy sobie miernik i sobie zaznaczymy od razu plusa. Mierniczek. Plus jest w środku. Czyli jak tutaj bym dotknął. Zobaczymy najpierw tego. Akurat trafiłem, to jest plus. Okej, dobrze, jeszcze raz upewnię się, że tylko dotykam tego. Dobra, to jest plus. Gdzie jest minus? A minus sobie znajdziemy inaczej. Dotykam tutaj minusa. To jest minus. Dobra. Czyli coś takiego. Tu jest plus, tu jest minus. Ja wam pokażę to jeszcze na mikroskopie. Okej. Ostrość sobie złapiemy lepszą. Także tak o. To jest plusik. Idzie tutaj do jednego kondensatora i potem rezystora.
I dalej tam do układziku. Jakiś tranzystor. A to jest minus. Minus sprawdziłem, stykając tutaj do masy GND jedną sondę i znalazło mi minus. I to jest minus. Rezystor 0 ohmów, mostek. No i teraz sobie będziemy musieli zrobić kabelki. Następny etap. Czyli będę musiał po prostu sobie kabel przygotować, żeby. Ja to robię w ten sposób. Może nie odpowiedni, bo czasami można naciąć się na żyłę i uszkodzić, ale tak delikatnie próbuję to robić. Ale ten jest o tyle zrobiony, że ma jeszcze oplot. Także nie uszkodzimy tych kabelków, które są pod tym oplotem. I dobrze. Także oplot sobie tutaj ściągniemy. Ile ten już? 20 minut. 20 minut filmik. Okej. Ale co tam? Jeszcze mam czas. Do 20 mam czas. Jest godzina 19:11. O kurde, muszę się spieszać trochę. Jeszcze się muszę potem ogodzić. Teraz tak o czerwony i czarny to będzie plus i minus. Zielony i biały to jest oczywiście data plus data minus. Nam nie będą potrzebne. Mam koszulki termokurczliwe i zastanawiam się, czy jakbym nie zastosował takiej koszulki tutaj na końcu, która by nie powodowała, żeby mi nie wypadało to. Dobra, teraz co? Teraz to muszę sobie tutaj te końcówki leciutko naciąć, żeby je ocynować potem cyną. Bo one będą szły do płytki. Do płytki. I powiem wam tak. Zastanawiam się, czy jeszcze nie nałożyć kleju. Na te końcówki, żeby one się trzymały dobrze. Dobra. Ja je mam już obrane. Teraz tylko wystarczy. Ja na chwilę zrobię pauzę, bo pójdę po koszulki termokurczliwe. Chcę zobaczyć, czy jakbym jedną nałożył, czy by ona mi blokowała ten kabel. Także poczekajcie chwileczkę. Dobra, więc coś takiego, w ogóle zobaczcie. Wezmę tą jak to się mówi? Termokurczkę? Koszulkę termokurczliwą. I ją tutaj sobie, chyba mi się aparat włączył, bo się obiektyw schował od nieużywania. Albo bateria się wyczerpała, o kurde. A to podłączymy go pod zasilanie. I to by było coś takiego, że tutaj bym potem sobie ścisnął, tak żeby mi to nie wypadało, czyli kładamy sobie to tutaj. Jakoś tak. Teraz tą koszulkę założymy. Coś takiego. O, i tak ją tutaj byśmy zgrzali. Tak, żeby nam to. Tylko to też jest takie, że to może się wyśliznąć. Chyba, żebym jeszcze to klejem zakleił. No, tak myślę, że jakbym to zakleił klejem. Jeszcze mam w ogóle inny patent. Nalać tu do środka kleju. Albo może nie. Tutaj posmarować tą końcówkę. Założyć tą koszulkę. I tak, żeby ten klej się tutaj złapał tej koszulki, wtedy by mi się to skleiło. Czy lepiej zrobić po prostu supeł?
ciągnąć trochę do kokabla, zrobić coś takiego. I wtedy to nam na 100% już nie wyjdzie. O, i teraz się tylko przylutować. Przylutować się. Plus i minus. Dobra. Zrobimy tak, na supeł. Będzie chyba najbardziej trwałe rozwiązanie. No, tak zrobię. Dobra, teraz co muszę zrobić? Uruchomić stację do lutowania. Wziąć synę, topnik i pobawić się w lutowanie. Trochę miejsca mi to zajmie. Zrobię sobie, wykorzystam trzecią rękę do tego. Trzecią rękę. Stację muszę wyciągnąć, też podłączyć. Powiem wam, że no jest trochę tego. Trzeba mieć miejsca, duże biurko, naprawdę duży stół, żeby się bawić w takie lutowanie. Bo czasami tak mnie denerwuje mało miejsca na biurku, że ja pierdzielę. Teraz sobie podłączę stację do zasilania. Stacja WEPA 937D+, 75 W. A stare groty, jeszcze, o kurde, ja mam ten grot. Dobra, zmienię sobie tylko grot, bo bym założył nie taki jak chcę. A tamten grot, co sobie założę, on ma większą przewodność cieplną. Coś takiego sobie założę, jakby ktoś był ciekawy. Ma dużą przewodność cieplną. To sobie ściągniemy. Założymy tego grota. Skręcimy. No i teraz sobie stację włączę. Jeszcze co sobie dam? Gąbeczkę. Do gąbeczki sobie naleję wody. Leję zwyczajną wodę. Nie jakąś specjalną. Wezmę sobie łyka. Dobra, nadaje się. Co to jest? Na łęczowianka. No dobra, jest, smakuje mi. Groty tego sobie. Gdzieś zgubiłem jednego grota. A chciałem go przerobić pod rezystory. Kurczę, no. Dobra. Teraz tak. Cynę, pastę sobie powyciągamy. Jestem ciekawy, czy w ogóle mikroskop by mi złapał samo pokazanie, pobielanie końcówek. Czy on mi ogarnie? Teraz jak mam na taki obszar roboczy spory, to musiałbym sobie tą nóżkę tutaj. Spróbuję jakoś to złapać. Coś takiego. I teraz musiałbym. Ja się przełączę na mikroskop i spróbuję wam pokazać, jak to będę robił. No teraz. Nie no, fajny jest patent z tym umiejscowieniem tego mikroskopu. Jest o wiele, mam więcej miejsca. Wyłączył się. Dobra. I teraz jakbyśmy spróbowali. Gdzie to jest? Tutaj. Tutaj jest środek sond. Wow. Nie no, czad. Wyczerpany akumulator. Kurde. What's going on? Dobra, poczekajcie chwilę, ja muszę sobie skombinować ładowarkę z kablem, żeby to ogarnąć. Mam nadzieję, że ta pociągnie go. Jak to zrobić? Tego bym zasilił z tego kabla, a tego z tego. Dobra, czyli tutaj podepnę sobie do telefonu.
A tutaj do aparatu. Tylko czy mi to starczy? O to jest pytanie. Ja pierdziel, ale kombinacje. Dobra, podłączmy sobie ładowanie do aparatu. Łączymy się. Zaraz zobaczymy, czy mi go ładuje, czy nie. Jak się nie wyłączy, to znaczy, że zasilanie jest podłączone. Okej. Co najpierw zrobię? Gdzieś miałem fajną wykałaczkę. Poczekajcie chwilę, moment, ja idę po wykałaczkę, ale gdzieś tu miałem, żeby sobie posmarować fajnie tą końcówkę tego. Nie wiem, gdzie jest. Ok, chwila, moment, idę do mamy pokoju po wykałaczkę. Dobra, lecimy dalej. Biorę sobie troszeczkę na wykałaczkę tego topnika i najpierw sobie czarny polutujemy, a potem czerwony. Fajnie tu widać, się patrzę na monitor teraz. O, no dobra, tyle powinno wystarczyć. Teraz tak oczyśćmy sobie. A, temperaturę mam ile? Ok, 310. Jeszcze sobie oczyszczę końcówkę. Nabiorę cyny. O, poczekajcie, tylko myszka mi się. Myszkę odsunę i postaram się może jeszcze pokazać, jak to na grocie będzie wyglądało. O, widać, wow! Widzicie, jak schodzi izolacja? Dobra, tyle sobie zostawimy. Następną. W ogóle fajny patent wyczaiłem do czyszczenia końcówki grotu. Robię coś takiego. Maczam końcówkę w tym topniku, czyszczę gąbką i jest po prostu idealnie. Jeszcze woda mi się odparować. To była woda. Ale zarobiste. Okej, dobra, teraz sobie drugą podsunujemy. Nabierzemy cynę. Cyna kupiona gdzieś na OLX od jakiegoś klienta za 15 zł. Taka szpula dosyć. A, widzicie, cyna się słabo trzyma, ponieważ nie naniosłem topniku. Tak jak to nam pokazywał kiedyś. Znaczy pokazywał na tym kanale ten, co naprawia laptopy, nie Daniel Arkowiecki, tylko ten Anglik taki. Ja go lubię oglądać. I teraz patrzcie, co się będzie działo, jak wejdzie topnik. Od razu lepiej. O, sobie zostawimy troszeczkę. Co ja robię? Odkładając taką kolbę, nie mając stacji T12 z tymi czujnikami i tak dalej, skręcam temperaturę na minimum, żeby nie niszczyć grota, grzałki. Sobie znowu oczyścimy. I teraz pozostało mi. Dobra, to już mam polutowane. To sobie gdzieś odłożę na bok, żeby mieć więcej miejsca do roboty. I teraz skupmy się na płytce. Chociaż ona może mi troszeczkę latać. Nie mam tego jak przymocować. I tu będziemy chcieli sobie przylutować tego plusa i minusa. Oczywiście najpierw sobie stawię taką większą troszeczkę, tam 330 stopni. Naniosę trochę tej pasty lutowniczej na plus najpierw. Okej, tyle wystarczy, myślę. I teraz na minusa też sobie naniosę troszeczkę tej pasty. Tak się patrzę na obraz, który jest w OBS-ie. Jest całkiem spoko.
Chociaż wolałbym to bezpośrednio wyświetlać z HDMI, bo jakbym podłączył ten aparat teraz pod HDMI-ka, pod monitor, to jeszcze lepszy był obraz. Dobra, tu mamy 330 i lecimy teraz, troszeczkę sobie naniesiemy tej cyny. A wiecie co? A jeszcze wykorzystam możliwości tego. A, miałem jeszcze obraz zniekształcony, ja pierdziel. Dobra. Teraz na plusa sobie naniosę trochę cyny. Okej, okay, teraz na minusa damy trochę. Oczyścimy sobie grot. Myślę, że tutaj dosyć sporo odbiera ciepło ta płytka. No ale wziąłem dosyć spory grot, także on powinien sobie poradzić z tym. Dobra. I teraz sobie przylutujemy kabelki, ale jeszcze dam sobie raz stopnika. Stopnik się już roztapia na tym. Dobra, i teraz będzie chyba najtrudniejszy motyw, żeby wam to pokazać i zrobić. Z lutowaniem tego, czyli będę musiał sobie wziąć te kabelki, płytkę. Tak, plus był tu, minus tu. No troszeczkę jest to sztywno. Nie chciałbym też, żeby. Może najpierw sobie minusa jednak przylutuję jakoś. Może mi się to uda. Spróbuję lewą ręką lutować. Spróbuję. Uwaga. Nie, nie widać. Nie widzicie tego. Dobra, pierwszy raz w życiu lutuję lewą ręką. Wow! Nawet mi się udało. I powiem wam, że fajnie, wygodnie. I teraz plusa sobie przylutuję. Tylko będę musiał. O, tu będzie troszeczkę trzeba nagiąć tego kabelka. Jakoś w ten sposób. O tak. Dobra. Teraz spróbuję tego plusa polutować. Dobra. Jest, mamy to. Plus, minus przylutowany. Zróbmy mały test. Grota sobie oczywiście oczyścimy, żeby był czyściutki. Przełączę się tylko na scenkę z aparatu telefonicznego. Pierwszy test wykonam po prostu na powerbanku. Podłączę go, ten głośnik, do powerbanka. Zobaczymy, co się stanie. Ok, podłączony. I teraz podłączę. Ha, do czego go podłączyć? Do telefonu jakiegoś. Sony Xperia. I to jeszcze nie ten Sony, którego bym chciał. Tylko ten jest lepszy. Aha, tutaj działa. Czyli teraz jakbym chciał sobie YouTube'a, brak połączenia Wi-Fi włączę. Czekajcie, zrobię na chwilę pauzę, tylko sobie ustawię Wi-Fi w telefonie, żeby wejść na jakiegoś YouTube'a, żeby coś puścić. Nie, najpierw zrobimy pomiar. Czy tu jest w ogóle jakieś 5 V.
Zróbmy sobie pomiar. 4,79. Dobrze, mamy zasilanie. Czyli teraz, a jakbym dotknął końcówki tego? Słyszę. Minimalnie, że membranka reaguje od tego. Dobra, to teraz sobie spróbujmy podłączyć telefon. Czy ja mam Wi-Fi? Jest, połączyło mi Wi-Fi. Wejdziemy sobie w YouTube'a po prostu. Czekajcie chwilę. Gdzie ja mam tego YouTube'a? Tutaj. Jakąś muzykę. Free music. Free music. Zobaczymy, co nam wynajdzie. Teraz ustawienia głośności. Damy sobie jakąś muzyczkę. Kurde, co tu wybrać? Ogólnie ten Sony M4 Aqua, ja go kupiłem uszkodzonego, naprawiłem go. Wszystko w nim działa. Tylko, że ciężko wychodzi karta od microSD. Ale wszystko działa. Połączenie, genialna jakość, jeżeli tutaj chodzi o ten głośnik przy uchu. No powiem wam, że na żadnym telefonie, jaki w życiu miałem, nie miałem takiej jakości. W ogóle przy okazji sprawdzę, czy działa wyjście słuchawkowe, bo też je naprawiałem. Było uszkodzone. Cała była ta. Zostały części z tego wtyku od tego tutaj gniazda. W tym drugim takim, co się wpina. Musiałem wyciągać te pojedyncze piny. No dobra, poczekajcie, nie będę już taki wybredny. Puszczę po prostu jakąś muzykę. Zobaczymy najpierw. Dobra, tu leci. Teraz podpinam. Działa. Działa. Posłuchajcie sobie tam bliżej. Działa. Zajebioza. Nie no, cieszę się. Zrobione. Dobra, zaraz sobie odłączmy to od tego i poskładajmy go. Nawet już nie będę czyścił tego topnika, także sobie to złóżmy jakoś tak, żeby to było w miarę ok. Są 4 TT. Dobra. 4 śrubeczki. Ile nagrywam? 43 minuty. Jeszcze może zdążę przed pracą wrzucić ten filmik, żebyście mieli co sobie poglądać w niedzielę wieczorem. Ogólnie podobno dobrze go skręcam, źle. Nie chcę się wkręcić. Dobra, jeszcze raz spróbuję. Raz, dwa, trzy, cztery. Ogólnie gdzieś tam przeglądałem statystyki swojego kanału i wiecie, kiedy oglądacie najwięcej filmików? Właśnie w niedzielę. W niedzielę pomiędzy 18 a 20. Można tak powiedzieć. I dzisiaj sobie weźmiemy ten głośnik do pracy na nockę. Podłączę go w ogóle do... Chociaż ten powerbank, jak on ma 2 ampery na wyjściu, także tutaj powinno mi i tak grać dosyć głośno. I popatrzcie, jak teraz ten głośnik zyskał możliwości nowe. Mogę go podłączyć sobie do laptopa. No, a przy laptopie on już będzie 100 razy lepiej grał niż te głośniczki, które są w laptopie. Dokręcam to mocniej, tak żeby to mi się trzymało. Ok. Ok. Tu jeszcze trochę mogę.
Dobra. Też jeszcze trochę. Dobra, ostatnia część z tego, co będzie pokazane. Ja sobie w ogóle tą wykładaczkę odłożę tutaj do tego. Będzie najlepsza opcja. Ostatnia część tego filmiku. Jak już widzieliście, wszystko gra podłączone. Pochowam sobie już te wszystkie moje bajzle od tego wszystkiego. Lutownicę wyłączymy już. Nożyczki sobie też odłożymy na bok. Przepraszam. Także tak wygląda wyjście. Popatrzcie. Tu jest słuchawki, tutaj jest zasilanie do jakiegoś tego. Nawet spoko to wyszło, ok. Jeszcze można by tutaj jakoś połączyć, to fajnie, żeby tak się nie pomętało. Albo jakoś tak, o, dobra, nie będę już kombinował. I teraz co wam chciałem powiedzieć, jeszcze mi zostało tylko tutaj przyklejenie tych tych. Co zrobię? Co wykorzystam w zasadzie? Mój ulubiony klej. Muszę sobie kupić wersję przezroczystą, to jest T7000 czarny klej. I teraz sobie tym klejem posmarujemy tutaj delikatnie te miejsca, żeby przykleić te pianki. Naprawdę dużo nie trzeba, bo to i tak będzie trzymało elegancko. Nawet nie wiem, czy drugą stroną nie przytagowałem. Dobra, drugą stroną chciałem przykleić. Bardzo delikatnie. Jedna przylepiona. Tak, żeby to po prostu tylko trzymało mi się, nie? O to się rozchodzi. Druga gąbeczka. I co myślicie o takiej przeróbce? Brakuje jeszcze tutaj akumulatorka, nie? Wtedy to już by w ogóle był czad. Tylko jakieś by było wejście ładowania, nawet z tego. Nie, z tego nie, bo to do tego nie mam. Ale jakiś port USB podłączyć. Co ja gadam? Jaki port? Przecież jakbym wlutował tamtą płytkę. Dobra, gąbeczki podłączone. Klej sobie zaślepimy, żeby on nam nie wysechł. Przypadkiem. I co wam powiem? No tą płytkę, nie? Do akumulatorka, do środka wyprowadzić tylko jakoś fajnie, żeby te gniazdo USB było wyprowadzone tutaj gdzieś z boku. I mamy wtedy głośniczek bardziej taki mobilny. A jeszcze jakby włożyć tam jakąś taką bateryjkę, która ma chociaż jakby ten powerbank 4000 mAh, no to już by było fajne, fajne. Dobra, to sobie odłożymy na bok. W ramach. Teraz sobie postawimy go. No i co? No i super, działa. Jeszcze raz sobie go podłączę do tego. Do powerbanka. Powerbank podłączony. Zobaczmy sobie jeszcze raz. Opoglądanie. Tylko strasznie cicho gra. Aha, bo nie na maksa było. No i co? Super! To mi się podoba. Zarąbiście, udało się. Oto to chciałem zrobić. Teraz mogę go wziąć do pracy. I zobaczymy, jak on będzie grał na ładowarce z telefonem Huawei P9 Lite. Powiem wam, że jestem zadowolony z tego, co zrobiłem. Teraz jest to bardziej praktyczne, ten głośniczek. Bo jak mówię, mogę go podłączyć pod laptopa, powerbanka, ładowarkę. I oto się rozchodziło. Tu mam ładowarkę jakoś
Travel adapter. Zobaczmy sobie tego travel adaptera pod mikroskopem. Niech sobie leci muzyczka, przy okazji sobie posłuchamy, jakie on ma ten travel właściwości. Samsunga. Ładowarka podróżna. 1 A, 5 V. No i w sam raz będzie. Akurat do tego. Nie, no to jeszcze ten mikroskop, jak mi się teraz to podoba. Tyle miejsca. Fajnie, mogłem chociaż wam już to lepiej pokazać. Jest genialne. Zastanawiam się w ogóle, czy kupować mikroskop stereoskopowy. Po tym, co teraz tutaj sobie zobaczyłem, jak to działa. To jest całkiem spoko. Chociaż stereoskopowy to jest liga wyżej. I też mógłbym podłączyć pod ten trinokular ten aparat. Zobaczmy sobie w ogóle, jak pokaże mi ekran telefonu. Przepraszam. To jest wyświetlacz z Sony M4 Aqua. A teraz wam pokażę wyświetlacz, który był po zalaniu. Działa. Tu jest wszystko białe. I patrzcie. Widzicie? Zalanie. Wyświetlacz jest zbudowany z warstw. I tu są takie prześwity, które. Które po prostu zamokły. A ten telefonik jest spoko. Wszystko działa. 79%. Czy w ogóle tu jest jakiś ten korektor muzyczny? Może ja się przyłączę na P9 Lite'a. Ogólnie spoko jest ten telefon Soniaka. I co jest najlepsze? Działa na nim aplikacja od PlayStation, że można się łączyć zdalnie z konsolą, na przykład jak jesteśmy w pracy i mamy podłączoną kamerkę do PlayStation, na przykład 4, to możemy zobaczyć, co się dzieje u nas w pokoju. No, z kumplem ostatnio takie coś robiliśmy. Zobaczmy sobie inną muzykę. To samo. No Boże, te reklamy mnie wnerwiają. To jest wersja YouTube, nie Vanced, tylko oryginalna. Już nie będzie reklam. Dobra, kończę filmik. 53 minuty, jeszcze go będę wrzucał za 15:08, a ja zaraz będę musiał powoli spadać. Także jak coś, to piszcie w komentarzach, co sądzicie o takiej przeróbce. Myślę, że spoko wyszło. Pozdrawiam, trzymajcie się.